Doda! Dzwoń kurwa po te teksty! To witam wszystkich na streamku, siemanko, dziękuję wszystkim za subskrypcję. Trąba, najlepsze momenty 2021? Czy on zrobił filmik ze swoich wszystkich filmików, bo mu się nie chciało robić filmiku? To jest kurwa idealny pomysł. Ale głupie. No debil. Kręcenie minimajkiem oddaję. Piecze? Dawaj Michael, kurwa! To nie są ćwiczenia! I to mi się podoba, kurwa, Michael od razu idzie jak zło. Tego Pateckiego! To minimajka przed walką był jeszcze na bombie, co? Ty jak on kurwa groźnie wygląda! Znaczy tak groźnie, no tak mało groźnie. Dawaj! Dawaj! Dawaj, kurwa! No harał mu na ryj! Bracia autobus? Mariola pyta. Pytolog? Nie no, to z pytą mnie rozśmieszyło, ale dlatego, że jest ultra głupie. Mały update do poprzedniego odcinka, bo Pasza jednak miał fake info i Zon nie zawalczy z Gimperem, tylko tak jak w sumie ja chciałem, czyli z Disem. A ja ogólnie... Nie Pasza miał fake info, tylko se jaja kurwa zrobił, no Boże Święty. Jak Pasza, który tam walczy, miał fake info, jak ja wiem, a nie walczę teraz, a wiem, kto będzie walczył. No Boże Święty. A może zawalczę też? A? Może też jestem mądry jak Pasza? Nigdy nic nie wiadomo. Nie, mam wrażenie, że Konop czasami nie ogarnia w chuj. Ale taki pocieszny jest. Nie wiem, czy go lubię, czy go nie lubię. Sorry, fagaty? Pokazuje chyba formę na walkę. Siemano, jestem Wojtek i z Ludwiczkiem poznaliśmy się dużo wcześniej, bo na planie pranku, który kręciliśmy za VIP brosowych czasów. I od tamtej pory wiedziałem, że ten syn jest skazany na internetowy sukces. No i chuj, Ludwiczek już nigdy nie dostanie wywiadu od Jabczanka. Ciekawe, czy Ludwiczek teraz sobie już kompletnie odpuści te wywiady, czy dalej będzie cisnąć? Bo w odcinku i Wojtka powiedział, że dali to influencerstwo. Przecież to jest początek dopiero, mam nadzieję. Nie, już mam dosyć. Nie no, Konopski! On se zażartował, kurwa! Dlaczego ty tak dziwnie interpretujesz wszystko? O co chodzi? Podszedł kiedyś Konopski do Wysockiego i powiedział, że Sketowiczek wysłał mu takiego maila na 4 strony A4, czy tam, no, bardzo wielkiego. Że Wysocki jest rasistą i tam dowody były, i żeby na newsa o tym nagrał. Ej, ja mam pomysł na content dla Natsu, proszę Natsu, zrób to. Test bikini, test leginsów, test takich skąpych strojów, takich wiecie, takich koronkowych, o takich jak miała na piosence Duchy. O, do takich. Test fryzur różnych jeszcze w tych strojach i makijaży. Ostatnie zdjęcie Natsu. Ja fajne bym buty. Nie widział. Zajebiste zdjęcie, tak szczerze. A! I ten odcinek, co wymyśliłaś na tym innym odcinku swoim na YouTubie i że koło fortuny decyduje, gdzie się spuścisz, to co Paulina dopowiedziała, ta twoja koleżanka, to fajny odcinek i go trzeba zrealizować też. I ja chętnie wystąpię jako gość, bo ja lubię kolaba i chętnie skolabuję się. Czekam na zaproszenie. A tam jeszcze były Doritosy, o. To jest energia młodości, jakiś krem. Chuj wie, o co chodzi. Nie wiem, czemu i samo tak lubi te bo Doritosy. Bo są częściej niż seks. Ale kurwa żart. Impostor wyeliminowany? No to pauza! Monte snack, be right back! Nie no! Co to za żart jest, kurwa! Zjebany! Ale bezbek! Pierdolony z ciebie! Robert Lewandowski ma 9 lat i gram w piłkę nożną. Kobiet chciałbym być... Chciałbym... Kurwa, co?! Robert Lewandowski! Mam 9 lat i gram w piłkę... Piłka nożna kobiet. Piłkę nożną kobiet, powiedzmy.
Chciałbym być jak ty i kochałbym mieć twój t-shirt. Coś w translatora chyba wkleił. A, dobra, kurwa. Ja pierdolę. Nie zrozumiałem. Myślałem, że to... No właśnie, to nie Polka, z translatora. Okej. Okay. To se kup, to se, se kurwa kup na stronie Bayernu, cebularko. Legit. Legit, kurwa. Ty, jak oni się flexują, kurwa, na te słuchawki jebane, bezprzewodowe. Stary, to jest taki flex, tego nikt nie zakłada po to, żeby se... No co, on słucha se muzyki w łóżku, tak on... Może i słucha, ale no przecież nagrywasz TikToka, to chcesz to słyszeć. Te słuchawki ja mam takie, nie? One wyciszają w chuj. Niech by nie słyszy swojego głosu, źle się nawet mówi. No nie nagrywasz TikToków czymś takim, tylko zdejmujesz, to one pod flex zakładają. No a nic nie mówi? Aha. Dobra, kropka. Pierdolcie się bananowcy, tylko myślicie o tych AirPodsach i innych. Mam rację. Naprawdę? Dodałem filmik z powiększaniem musi, napisałam, że zapłaciłem 450 zł, a dowiedziałam się, że normalne ceny to aż 800 tysiąc. Jezu, ale to jak to? Ale za co? Co? Powiększanie ust 800 zł tylko? Myślałem, że to drogie jest, widzowie, ja się nie znam totalnie. To prawda, kurwa! Moja siostra to oglądała. Ta dziwka jebana, księżniczka pierdolona, tak wkurwia, chuj jej w pizdę. Ta, psi patrol jest dojebany, bo się wpierdalają na akcję, robią porządek i wyjazd. Plus jeden? No tak, ale wiecie. Aha, ona żartuje w opisie. Ohe, okej, to jest fake TikTok, ona żartuje. Jak baba mówi prawdę pierwszy raz w życiu, jej się zdarzy, to potem pisze, że to żarty są. To nieźle. Ma się ma prosto ze studio Hebra. Z braciakiem Belmondziakiem, widzicie? Belmondziak pracuje, przy okazji zaprosił mnie na płytę. I zobaczcie, Malik nie nagrywa kurwa za friko. Ma się ma prosto ze studio Hebra. Z braciakiem Belmondziakiem, widzicie? Kurwa! On kiedyś tak se jaja robił śmiesznie. Belmondziak pracuje, przy okazji zaprosił mnie na płytę. I zobaczcie, Malik nie nagrywa kurwa za friko. Bez kitu! Czekajcie, wolelibyście, żeby było tak jak w Stanach, czy tak jak jest w Europie? Że macie 16 lat, możecie już mieć prawo jazdy, ale pić alkohol możecie dopiero jak macie 21 i to jest dość przejebane, a w Europie można pić od 18, ale prawo jazdy jest też od 18. Ja bym wolał tak jak w Stanach, wolałbym wcześniej jeździć samochodem, ponieważ alkohol i tak piję od pierwszej gimnazjum, no to, to co to za różnica? Wiesz, alkohol możesz wypić, powiedzmy, za stodołą i chuja, tam ci ktoś się ogarnie, a prawo jazdy jednak jedziesz samochodem, bez prawo jazdy, to możesz mieć przypał większy. 14 years old European kids dying from alcohol poisoning 9 times this week. Kurwa mać, znowu pizda! Kurwa mać! Kurwa mać! Fuck, kurwa mać! Siema, David. Ja przyjąłem tę nagrodę tylko po... Cześć, cześć. A co ta charyska cię tak już owinęła wokół palca, że kurwa goście są, nie mogę nawet być głośna? Nawet krzyczeć nie możesz? Zasnęła czy co, że nie chcesz jej obudzić? Nie no, mogę, obudzić? Ale tak średnio. A nie chcesz zadzwonić do charyski i zapytać o coś? O co? Czy jej bąki, kurwa, jak się kapusty napierdala na święta, na przykład. Śmieszny prank telefoniczny zrobimy. Dawaj, ona się nie szczai, że to prank. Może Michałek. Jak to Michałek? No Michałek zadzwoni. To dawaj. Daj próbkę głosu musimy ocenić. No siema, tutaj Michael. No siema. Ale ciebie słyszymy, jej nie słyszymy. No już git. Tutaj eksperyment społeczny przeprowadzany jest. Tutaj Michael Kiddy. Mam takie pytanie. Jakie pytanie? Czy też ma pani taką srakę po kapuście z Wigilii? Oglądam streamka. To niezły prank.
Jaki prank? Dobra, dobra. To taki prank. Nara. Narka. No odpalaj kamerę, odpalaj kamerę. Ja pierdolę. Ale prank wyszedł. Jest, bo one chlapią. Ej! Zajebiste! A dotykałeś kiedyś rybę? Patrz, jaki jest duży suk! Czy mój stary kiedyś ten? 9 rano, ja se leżę w łóżku. Stary się wpierdalam do chaty na pełnej kurwie. Mówi tak. Wstawać, kurwa! Wstawać! Wiesz, no każdy myśli, ja pierdolę, coś się odjebało. A stary, ten, otworzył drzwi, krzyczał tak i pobiegł na dwór, nie? Wychodzę na dwór, a on stoi z taką rybą, mówi, kurwa, jakiś brązowy medal za niego dostałem, chuj wie o co chodzi, jakiś ten, no tam za jakąś wielkość ryby są jakieś nagrody, chuj wie o co chodzi, nie? Ja mówię, ja pierdolę, ten, rybę się tak skrobię i zeżar ją. Ale patrzcie, tam na szale, widzicie? Ej, rybki są zajebiste, aż bym gdzieś poszedł, jest jakieś oceanarium w Warszawie? Wow! Multi, ale oglądał całego vloga, czy wszedł tylko na ten moment z płytą? Ej, to jest ważne, oglądał całego vloga, czy wszedł tylko na ten moment z płytą? Stary węgiel? No fajnie, będę miał do auta, dziękuję. Nie, no tak! Znowu o spermie tam cały czas piszą, ja pierdolę, u nas 2 dni to wytrzymało, no. Czemu oni tak abiozują jeden żart, kurwa, przez rok wszyscy? Płyta Roxany Węgiel? Zajebista, mega dobra! Płyta jak multi? Szczoch. No żartowałem przecież, durniu jebany. O ty kurwa, wiedziałem, jaki chuj jebany, co za chuj. Nie no, kurwa. Ej, fajne. Chciałbyś tam być też w tej klatce? No te rekiny mają wyjebane, bo one nie są głodne. Nikoś wkurwiony, że go nie wzięli, ale to chyba niebezpieczne trochę jednak. Znaczy nie no, w sensie, że... Tak pod wodą dziecko, jak się zestresuje, nie wiem w sumie. Ja wzięłam jej pierścionek, w końcu... Ej, bez kitu, oni są zaręczeni! Nitro kiedy ślub! Niko też upaść! Tryhardowe dziecko! No co, to nie ma tego. On musi też czasami wygrać. Ty, bo jak mam ci powiedzieć, jak człowiek je burgery, McDonalda, KFC, przy jakby taki rekin wpierdolił Wysockiego, to by kurwa zdech. Bo to takie dla niego byłoby ścierwo toksyczne. Rozumiesz? Dlatego nie polują. Chyba, że masz jakąś ranę, poczują krew czy coś, to owszem ugryzą, ale nie będą cię zjadać całego, bo dojdzie do nich, że im to mięso nie smakuje. Ale ty chyba byś musiał i tak nowe konto baila, zrobić. Nie, ma tę drugą dać. Od 20 grudnia będą zdane i chillera. Kiedy będziesz miała tego dość? Do mnie, a zapomnisz o kłopotach. Wiem, że chciałabyś odlecieć stąd. Wiecie co? Z Bogdanem jest tak śmiesznie. Patrzcie na tą czapeczkę Jordana, nie? Bogdan jest taki, że on prowadzi te rundki. Nie, dobra, jak się nazywa to w fejmie? Cage. I on na ten cage zawsze idzie i kupi, przyjeżdża z od siebie w jakimś tam stroju i na drugi dzień tam często, czy tam za 2 dni ma znowu, nie? Idzie do jakiegoś sklepu i kupuje cały outfit, nie? I potem chodzi w tym outficie 4 dni, kurwa, bez ściągania go i już potem w nim nie chodzi, go nie widać, kurwa. I tak samo było z tym outfitem Jordana, potem jeszcze byłem w sklepie z nim po jakiś inny outfit. Naprawdę tak jest. Ja mówię tak. Nakłada coś pierwsze, lepsze z brzegu i mówi tak. O kurwa, ty, ale dojebane. Śmieszny jest, fajny. Proszę bardzo panią. Jan Paweł II mnie zgwałcił. Jan Paweł II mnie zgwałcił, ludzie! Inaczej się patrzycie, zostawcie mnie! Jan Paweł II mnie zgwałcił! To nieprawda, raczej. Ja myślę, że to pomówienia i chcę zwrócić na siebie uwagę, ten chłopak. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Nie trafiłem, tak mi przeleciało. Mam ślub, jak za tym pistolet, ja myślałem, że ty puszkę otwierałeś.
Co czemu pan mnie atakuje? Jak zostałem gangsterem? Chyba debilem, nie gangsterem. I jeszcze ta końcówka. Ale czemu mnie pan atakuje? Mam dla ciebie odpowiedź. Nie dość, że mogłeś spowodować wypadek, to jeszcze się tylko zbłaźniłeś. A jakim sposobem spowodować wypadek? No cóż, to trochę logiczne. W tym wypadku woda chyba nie trafiła temu panu w twarz, na szczęście. Jednak gdyby trafiła, to mogłoby się to skończyć. No mogłoby się to skończyć co najmniej, kurwa, śmiercią na miejscu. No i cóż, spowodowałoby to praktycznie chwilowe oślepnięcie. W dodatku jeszcze zaskoczenie od samego pojawienia się wody. Łatwo wtedy stracić równowagę. Szczególnie, że jeszcze był... Ty, to w ogóle idąc z tym tokiem rozumowania, to jeżeli, kurwa, jedziesz rowerem i nagle zacznie padać deszczyk, mimo że nie ma chmurek, a takie rzeczy się zdarzają, to umierasz. Albo ci się dzieje krzywda w chuj. Bo najprawdopodobniej, kurwa, zrobisz sobie krzywdę, jeżeli jedziesz rowerem. Zajebiste. Tam przyszła ochrona i widać było, że ta ochrona przyszła właśnie w tym celu, żebyś przestał strzelać. Nie rozumiem niczego, o co tu chodzi. To jest dla mnie taka abstrakcyjna karuzela popierdoleństwa. Jeden chłop bierze i psika pistoletem komuś na dupę, kurwa, a drugi o tym gada, kurwa, ja to oglądam. To jest tak pojebane, co się właśnie odpierdala. Ja myślę, że to jesteśmy w Matrixie, kurwa. Ty, co? Śmigus, dyngus, to się ludzie zabijają. No kurwa, śmingus dyngus to jest najbardziej niebezpieczne. Ja myślę, że śmingus dyngus to jest nowa noc oczyszczenia w ogóle legalna. Wygrał pan 4000 złotych, co pan na to? Ej, ja codziennie to oglądałem i tam było zawsze takie banalnie proste hasło, nie? Typu, nie wiem, majtki trzeba było powiedzieć, bo wychodziło. I ja kurwa dzwonię z mamy telefonu. Mówię, majtki, majtki kurwa. I nigdy się nie dodzwoniłem. Parę razy dzwoniłem. I zawsze byłem taki wkurwiony, mało nie wytrzymywałem przed tym telewizorem, że wiesz, że to się nie... ktoś nie zgadnie. A jeszcze dzwoni, kurwa, jakiś stary gościu i mówi: halo, gdzie ja się dodzwoniłem? Jestem szczęśliwy. Jest pan szczęśliwy, pan to okaże jakoś. Ja, kurwa, wygrał, jebany! Trzeba poddymić. Gramy w ostatnią literę? Chyba. Ej, podłączam się! Ja nie będę co... Kurwa, nie będę co powiedziałem. Ej, Pokimia! Pokimia! Do góry idziemy. Restart. 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 Ja restart? Tak. Żółw. Wieloryb. Przegrałeś. No. 5 sekund na odpowiedź, ale mógł nie wiedzieć, mógł nie wiedzieć. Jak to nie wiedziałeś? Co jest? Nie znasz słowa na by? A, bo teraz byłem ja! No tak. Yeah. To jeszcze nie raz. Nie wiem, myślałem, że ja obcia. Wieloryb, no dawaj, teraz ty. No bo jesteś głupi, to nie jest złego. Wieloryb. No teraz ty. Prasa. A mówimy jak skończymy, czy jak się pisze? Nie, serio. Mówimy jak kurwa! Co zajebał! Mamy poddymione. No i chuj, już mamy shota na TikToka, shota na YouTubie. Już możemy kończyć tego streama, David, w pizdu. Odjebałeś. Już po robocie, odpalaj Wiedźmina. Nie, odpalamy. Myślę, że można, jak się słyszy. Dawaj Wiedźmina. Anastazja. Andruzy. Jamajka. Przez y. Dobra, git. No... z y trochę darujemy, bo nie ma na y. Terakota. Andrzej, Antek. Odpadasz. Kamień. Zdążyłem. Nikola. No i teraz ja bym się tu zastanowił, bo Nikola się pisze przez ny i, a kamień się kończy na ni z kreską, więc nie wiem, czy gramy tak jak słyszymy, czy piszemy. No, to zaorał. Jest git, Nikola, i zamknij pizdę, gnoju. Czyli bo do wieloryb, mycia pójdziesz. Wieloryb też przez py, no dobra. No dobra, dobra. No dawaj. Afryka. Gramy dalej. Była Afryka. Była, no było. Przegrałeś. Nie było, ostatnio była. No dobra, było. Było, David powiedział. Azja. Adwokat. Turcja. Amalgam. Trzmiel. Lump. Tak. Kurwa. Arystokracja. Adwokat. Odbyło! Wypierdalasz, było, kurwo! Było. Wypierdalasz! Dobra, ja z Matim. Dobrze. Dobra, jakie było słowo ostatnie? Nie, dobra. Powiem ci. Aerozol. Leokadia. Aerobik. Kurwa jebana. Kurwiszcze, o, kurwiszcze. Wypierdalasz! Nie, chuj, za dużo! Emu, już powiedziałem, a ty co powiedziałeś? Adwokata, emu.
Emu? Urszulka. Adres. Spierdolony. Dobra, wypierdalasz. Ikes. Wygrałem. Nie, dajecie po sobie dla mnie za zwycięstwo.